osłabieniu. Życie ucieka, chociaż rośnie kutone jeszcze właściwie powraca do młodości. Jeszcze młodość przyjmie los, by nie przewrócił was wiatr, by różne eksperymenty was nie zniszczyły. Bóg trzyma nas po to, byśmy ten świat odmienili, umocnili. Dziękuję bardzo księdzu Januszowi, że to tak przypomniał nam, że jednak trzeba być wiernym Panu Bogu i nie robić eksperymentów. Życie jest jedno, nie ma co manipulować ani przy swojej świadomości, ani manipulować przy swojej wierze. Chodzi o to, by ustawić się w kierunku do Boga, jak to mówi jeden ze znanych działaczy religijnych. Wszystko zrobić i do przodu. To podążanie do przodu za Jezusem Chrystusem, za tym, co On prezentuje. My starsi to inaczej przeżywamy, bo właściwie w tej chwili odkrywają się tajemnice naszej polskiej rzeczywistości. My starsi mieliśmy taki problem, jak to będzie, kiedy komuna upadnie, jak co się to będzie dziać. Mieliśmy nadzieję przede wszystkim, że ludzie porzucą stare systemy, że pójdą z radością za Chrystusem. A tu się okazuje, że niektórzy jeszcze nie wiedzą, kim jest Chrystus. Okazuje się, że nie wiedzą, za kim iść. Aż dziwi wierzę, że tyle lat przebywania z Jezusem na katechezie i w codziennym obejściu i na modlitwie, że to wszystko jakoś takie jest walące się, jakoś mało odradzające prawdziwego ducha. Moi drodzy, niech to będzie może taka moja jeszcze ostatnia myśl do tego, cośmy mówili na katechezie, co przypomniał Janusz. Zróbcie wszystko, żeby jednak zdobyć się na odwagę i na 100% pójście za Chrystusem. Jakie to przykre, jak się na niektórych patrzy, tak jakby Chrystusa nie było na polskiej ziemi, tak jakby nie było Jana Pawła II. Niektórzy, niech ksiądz powie, bo ja już swoje powiedziałem. Jeżeli on powie o swoje, to ja muszę też trochę swoje powiedzieć. Jeszcze raz dziękuję księdzu Januszowi za to rozważanie, rozmyślanie, za to wejście tak do środka. Dziękuję wam, którzy jesteście. Pamiętajcie, że z Chrystusem można przezwyciężyć najtrudniejsze chwile. Podążajcie za nim. Nie róbcie na sobie eksperymentów żadnej dziedziny. Prawda jest jedna. Nie da się cofnąć krok do tyłu i do przodu. Nie da się tak bardzo cofnąć. Człowiek jest cenny, żeby mógł tak samo manipulować. Życzę wam, żeby Chrystus, który jest waszym przewodnikiem, nadal. On tak jak na każdej katechezie, on jest na drodze naszego życia. On jest światłem, jest przewodnikiem. Pozostańcie wierni Chrystusowi. Niech On was strzeże od wszelkiego zła. Polecajcie się opiece Matki Bożej. Ona jest matką, która wszystko rozumie. Ona jest matką, która prowadzi, która strzeże. Jest matką, która prowadzi nas za rękę, jak dobra, jak najlepsza matka. Thank you.
Jak się będzie Cieszę się, że was widzę i żebyście mieli szansę jeszcze parę minut pokazać na stolicie obrazki. Są to obrazki 45. rocznicę świętej kapłańskiej, moich świętej kapłańskiej. W tamtym roku było właśnie 45 lat, więc w tym roku jest 46. Więc posiadam pamiątkę, jest tu też zawarte błogosławieństwo dla wszystkich uczniów, penitentów, więc i dla nas też zawarte jest. Poproszę, proszę, zostać. Minister, zostać. Gdzie minister? Jak byłem na takich jubileuszach 25-lecia, to zawsze mówię, ale to stary Ramon już. To ksiądz patrz na mnie i się śmieje. Bo dzisiaj myślę, że to nieprawda. Śmieję się, a nie śmieję. My wszyscy jesteśmy jak wino. Pierwszy, po tym, żeśmy się rozstali. Byłem dyrektorem z Bożej Łaski, czy z Woli Parki, jak to na mnie mówią. Pamięta ksiądz? Bardzo dobrze. W różnych sytuacjach. Ale z tych dobrych raczej z tych czy złych? Zawsze to było zwycięża. I tylko jedno. Słowo ksiądz Janusz mi sobie inspirował. Jak to powiedział Ramon? Tak. Słowo Boże? Toż. Słowa prowadzą. Do tego słowa nawiążę i kończę. Polonistwo jest. Otóż 35-lecie, tak? Tak. 25-lecie znam z notatki. Byszek. Tak, Zbigniewa Michelskiego. A Ramonem, księdze profesorze, jak się nie czuję. A oni się zwalą 35-lecie, dzisiaj 35-lecie, ksiądz i tam.
A co ja mam powiedzieć? W przyszłym roku będę obchodził, organizuję 60-lecie matury. Też się spotkamy. To ukończymy w tym samym budynku, jako absolwent, przepraszam, ale mam to głos. Jako absolwent liceum pedagogicznego, w którym to liceum kiedyś tam krótko uczyłem, a potem z woli tamtej władzy byłem dyrektorem przez kilkanaście lat. Wielu, taki, siaki, nieważne. Byli gorsi, podobno. To nie pocieszy. Nie czuję się ramolem, mimo że... Przepraszam. Ale podobno jak się kończy 70 lat, to można mówić głupstwa. To profesor uczony mówił o Tarpiński chyba. A jak się jest w moim wieku 80, to można mówić o wszystkim. Czyli jestem usprawiedliwiony, tak? Tak. Dziękuję uprzejmie. Miło mi było. Serdecznie dziękuję za zaproszenie koledze Wiesławowi, który gdzieś sobie tam przypomniał. Dziękuję. Wbrew pozorom pamiętamy bardzo dobrze. Proszę, proszę bardzo, ktoś jeszcze? Nie się pochwalił? Ja poszłaś. Ja bym się pochwalił przy tej okazji moje wnuki. On wiedział. Który jeszcze powiedział? Ja z nim będzie no, mówię, za rok taką rozmowę, jak jeździłem na 6 lat rowerkiem. Tam po kortach, gdzie on mi się pyta, dziadek, w którym ty roku się urodziłeś? No to mówię, 1949. Wiem, że on tego nie rozumie. Po chwili zastanowienia się pyta mnie tak, dziadek, a były wtedy dinozaury? No właśnie, czas. Jara ustawa. Dinozaury, Arka Noego, tak to łączy wszystkie. Jesteśmy w każdym razie wszyscy otwarci na kolejne jubileusze, rocznice i tym podobne historie. Jak najbardziej. Przed Janusz obiecał nas zaprosić do Rzymu. O. Ja byłam i ktoś Janusz nas zaprowadzał, może nie on. Na wycieczce, tak. Byliśmy i bardzo zadowoleni. Zobaczyliśmy to, co, czego nie mogliśmy zobaczyć z innym przygodnikiem. Super było. Mieliśmy potem powtórzyć to, ale jakoś tak się... Jeszcze jest przed nami wszystko. Jak byłem u księdza Władysława w sprawie spotkania naszego, to co mówiłem, że to 35 lat, brzmiało to tak dla mnie trochę... Abstrakcyjnie. No, mało powiedzieć abstrakcyjnie, ale nie dowierzałem, że to 35 lat. Za chwilę ksiądz Władysław mówi, no tak, wiesz, to ta msza będzie o 15.30, dlatego, bo przed wami mają spotkanie absolwenci liceum 50-lecie matury. Szybko dostałem ripostę. Że ten wynik nie jest jeszcze taki kosmiczny. Trzeba powiedzieć, że dyrektor mówił, że jest 50-lecie. Jubileusz 50-lecia odbył się i czuję się zgrabnie z A tu ja słyszę, pan dyrektor mówi 60 i panie dyrektorze, to jest i będzie jeszcze 16 osób. Piękny wynik. Ma być. Ma być, tak, na dzień dzisiejszy. To wtedy był już pisany być te pedagogiczne. To było krócej, prawda? Nie, 5 lat. Przygotowano nauczycieli do likwidacji analizy alfabetyzmu reszty i w szkół pod pracę w szkołach podstawowych. Dobrze przygotowało to liceum. Jak na liceum szkole, czy w liceum, to było rzeczywiście dobre przygotowanie na wszystkich lekcjach uczniowych.
Pan się przygotowywał, nauczyciela do wszystkich przewodniczących. Nie było, że było czasu. Specjalista, cenię sobie to, proszę, czcigodnych zebranych,
różnymi drogami, ale przeszedłem przez kilka uniwersytetów jako student i przez kilka jako uczący. I jedno muszę powiedzieć, skłaniam głowę przed tymi, którzy nas uczyli, którzy często nas stresowali, bo nazwijmy rzeczy po imieniu, bo i takowe żeśmy mieli. Ale to jest bardzo dobre. Nie, ja bynajmniej nie mam żadnego zastrzeżenia, co więcej, powróciłbym do tej metody. Tresura w dziedzinie moralnej, w dziedzinie obyczajowej, w dziedzinie religijnej, w dziedzinie szkolnej. Szkoła na czym traci? Na tym, że nauczyciel jest wystawiony, bo nie jest postawiony dzisiaj, jest wystawiony przed młodzieżą i nie ma żadnego narzędzia, którym by mógł na nie wpływać. Siła perswazji, proszę Państwa, jak dobrze wiemy, to jest najsłabsza siła, jaką ma człowiek. Do niej się odwołuję. Więc ja skłaniam głowę, bo naprawdę dużo żeśmy się nauczyli. Nie, że ja genialny nigdy nie byłem, ani nie jestem, tylko jak parę lat temu moja bratanica przygotowywała się do matury, to ja jej dawałem korepetycję z języka polskiego. Zachowałem stare zeszyty i ku mojemu najwyższemu zdumieniu odkryłem, że myśmy wtedy, proszę Państwa, przerobili 79 lektur, a nie głupie 6. 79, to się w głowie... I w dodatku to byliśmy w technikum. I moja bratanica w liceum pytała się tylko, wujek, skąd ty to wiesz? To był efekt tresury nauczycielskiej, która była mocno zastosowana. Ta sama bratanica, z tego byłem słabszy, bo mi to jakoś nigdy już nie pasjonowało. Od momentu, powiedzmy, w drugiej klasie, gdy postanowiłem wybrać inną drogę, to technikum traktowałem jako hobby, już nie jako formację zawodową, tylko jako hobby. Matematyki też się uczyłem i zadania, które były na maturze, oczywiście nie tak jak bratanica chciała, ale jeszcze te rozwiązałem za 24 minuty. No. Matura sprzed 4 lat, bo ona teraz kończy studia. Zupełnie tak na kolanie jeszcze. I za to skłaniamy głowę i skłaniamy my, uczniowie wszelkiego tutaj typu, przed naszymi nauczycielami, bo wbili nam do głowy dużo. I oczywiście do wielu wartości, także dzisiaj to modnie się używa, chociaż nikt tego zdefiniować nie potrafi. Tak samo wszyscy mówią o Europie, tylko nikt nie wie, o czym ona jest. Więc mówi się dużo na ten temat. Myśmy tam wiele się nauczyli, jak krążyłem po tym świecie takim, to naprawdę z tego mnóstwo korzystałem i okazywało się, że te prawdy wyuczone tutaj, i mówię to bez żadnego naciągania, okazywały się jedne z bardziej skutecznych i tym, co pozwalało potem kształtować i formować, i nie miałem żadnego problemu, by po naszym technikum rozmawiać z inżynierami z Pampeluny, formowanymi kilkanaście lat później, bo myśmy to już dawno przerobili. Proszę Państwa, to nie jest naciąganie. Tylko tak było, bo w ławce na studiach żeśmy razem siedzieli z inżynierami innymi, którzy przyjeżdżali studiować jeszcze filozofię, teologię i inne dziedziny. I można było zupełnie spokojnie z nimi rozmawiać. Jedyne, co brakowało, to języka, no bo tam jak te tachometry i inne historie oddać to w innym języku, ale to ponieważ one pochodzą i tak ze wspólnego źródła, więc wszyscy rozumieją. O czym mówimy. To było coś wspaniałego i serce mi krwawi, proszę Państwa, nad jedną rzeczą. Można się zgadzać czy nie zgadzać. Ja politykiem też jestem, bo nieuchronne to jest. Uczę 20 lat już w Tarnowie. I mój ból polega na czym? Że dzisiaj uczniowie przychodzą po maturze i wiedzą, i ten poziom się obniżył za te 20 lat o 40%. Za to daję głowę. Ci, którzy protestują przeciwko temu, żeby cokolwiek zmienić, ja mam zastrzeżenia, czy te zmiany idą we właściwym kierunku, wszystkie. Natomiast trzeba sobie zdać sprawę, żeśmy weszli w dołek intelektualny i w kościele, i w społeczeństwie, i w polityce. No, my jesteśmy szczęśliwi, ja to stwierdzam z całą odpowiedzialnością, żeśmy w dołku nie byli. I ja Państwu dziękuję i w imieniu kolegów, z którymi także spotykamy się, rozmawiamy na te tematy, skłaniam głęboko głowę. Dziękuję. Z religii też nie wróżę. Jaś swoista presura była bardzo na miejscu. Mam guz i wiedzę. Wyszło na dobre.
Nie mam woli z protestu. Dobra, to nie ma. Ja dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. No nie, one bardzo fajne są. I są, jeszcze są. Lepsze, są. Co masz to? Nie,